Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Liczes.org, gram na 10 minut, od rankingu 2560. Dawno nie grałem, no coś na zasadzie speedruna, oczywiście będę komentował ruchy, ale to już jest wyższy poziom, tak jak widać. Obrona królewsko-indyjska, na spokojnie sobie tutaj robimy roszadę. E4, posunięcie D6, na razie teoria, zobaczymy jaki ruch przeciwnik wybierze. Jest goniec E2, czyli standardowo. Zagrajmy sobie E5 i poczekamy na reakcję przeciwnika, jest roszada. No i teraz mogę sobie wybrać klasycznie skoczek C6. A wiecie co, zagrajmy klasycznie, czemu nie, nie będę kombinował. Zagrajmy klasycznie skoczek E7 i teraz przeciwnik ma do wyboru. B4 jest dobrym ruchem. Również teoretycznym, jaki można wybrać. Można też zagrać skoczek A1, skoczek D3 z takim planem. No i teraz trzeba się zastanowić, bo mogę zagrać posunięcie A5, żeby wymusić bicie, bicie. Wtedy będzie A4, goniec A3, goniec B4. Też można spróbować grać poprzez ruch skoczek H5 na przykład. Ale myślę, że zagramy sobie A5 mimo wszystko. To troszeczkę spowalnia atak na skrzydle hetmańskim ze strony białych. Choć to jest cały czas normalna pozycja, a czasami przeciwnik może przepcha, więc tu się temat skończy. Jest goniec A3, oczywiście to posunięcie jak najbardziej jest. I teraz pytanie właśnie. Myślę, że zagramy skoczek na H5 z planem F5, bo tak trzeba próbować. W sumie też mogłem zbić, zagrać B6, ale byłoby A4. Takich rzeczy nie lubię. Od razu jest ruch C5. No właśnie. Ruch C5 powoduje, że od razu robią się tutaj pewne zamęty. Myślę, że zbiję tutaj na B4, goniec wybije. I w kolejnym posunięciu zastanawiam się teraz nad ruchem F5. Tylko, że mogę dostać takie posunięcie. Tu przeciwnik wejdzie, tutaj coś atakuje, ale F5 chyba trzeba. Chyba trzeba, bo zawsze mam taki ruch jak wieża F6, żeby bronić na D6 po skoczku B5 ewentualnym, chociaż jeszcze jest wieża A6 w zanadrzu, ale F5 zawsze daje jakąś możliwość poderwania centrum, więc skoczek nie do końca może sobie pójść. Musi pilnować też na E4, chociaż nie musi do końca, bo to nie gwarantuje, że ten pionek zawsze zostanie zdobyty. No dobra, jest bicie, bicie. Przy moim rankingu jest znak zapytania, to oznacza, że dawno nie grałem na 10 minut. No i teraz skakuję skoczkiem na F4, przy okazji broniąc pola E6. To też jest plus. Oczywiście G3 może być zagrane, wtedy będzie trzeba uderzyć w gońca. Zagrać tak, on zagra tu, ja wybiję, on tu. No i dobre pole dla niego będzie, aczkolwiek mam opcję tu wybicia i jeszcze wieża A6. Ten wieża A6 mi się bardzo podoba, jeżeli tego gońca zdejmę. Czy to jest słuszne, nie wiem. Ale możemy sobie spokojnie, spokojnie tutaj pomyśleć. Partia jest na ten moment już, muszę powiedzieć, niezła. Jest niezła z tego względu, że trochę się dzieje, trochę trzeba już pomyśleć, to nie jest wszystko takie proste. A no właśnie, przeciwnik zagrywa gońcem, czyli będzie szykowany taki ruch. Dokładnie. I teraz, no właśnie, bądź mądry i zagraj coś dobrego. Hetman C7 zaatakuje gońca, goniec B3. To jest ciężka sprawa. Może tak w ogóle zagrać, ale on tutaj wejdzie i mi zbije. Wejdzie na E6, wybije, wybije. Pionek D6 będzie atakowany. Ale dobra, hetman C7 zagram, dlatego że mimo wszystko, że jak goniec zagra tu, to ja będę miał opcję wieża A6 jeszcze, chociaż skoczek B5 wisi już w powietrzu, ale jeszcze będę miał opcję hetman D7, dokładnie, i chyba wieża A6. Chociaż jeszcze chwila, no taki ruch grozi, ale zawsze mogę zagrać tak. Nie no, wieża A6, muszę pilnować pola D6, nie ma innego wyjścia. Skoczek B5 wtedy tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Robi się nieciekawie. No właśnie, skoczek B5. Muszę tak zagrać w takim razie. Hetman D7. Żeby wieżę pilnować na D6 przy okazji. I teraz pytanie, czy goniec może wrócić? No, znaczy może pewnie wrócić. Ale już widzę coś takiego, że A4, dobra, A4 zostało zagrane, czyli tak. Może w ogóle tak zagrać tu.
Niezbyt mi się to podoba. Wiecie co, może zbiję pionka, żeby mieć opcję zawsze zagrania skoczkiem na F5. Czy to jest dobre? O, przynajmniej odpędziłem tego skoczka z zamiaru zagrania na E6. Skoczek F5 wydaje mi się sensowne, żeby przy okazji tutaj bronić. Oczywiście takie G4 w zanadrzu widzę, ale trzeba też się liczyć z takimi ruchami i z ostrą grą. No, przeciwnik mocno mi się skupił tutaj figurami na punkt D6. Więc też zobaczymy, jak to się ułoży. Wieża C1 zostało zagrane. Ok, gońca. Goniec C8 stoi sobie. Teraz tak się zastanawiam nad jakimś takim kopnięciem. Ewentualnie tutaj można spróbować, ale skoczek zbije tutaj, to zawsze mam wejście tam. Goniec zbije. Zawsze mogę wybić. Dobra, skoczek D4 wydaje mi się sensowne. Wydaje mi się sensowne, dlatego że jak wybije tutaj, to wybije pionek. Goniec może wejść na E6, na E5 i bronić na D6. Wieża póki co tutaj broni, to jest plus. Teraz oczywiście taki ruch trzeba zwrócić uwagę na coś takiego, ale tu się też wszystko broni, dlatego że mogę potem zagrać szacha i tutaj. A tego ruchu w ogóle nie przewidywałem. Przyznam się szczerze. Pytanie, czy ja nie mogę jakoś tak spróbować coś tam zrobić, teraz wtrącić jakiegoś posunięcia i zagrać tutaj? Mogę chyba coś takiego zrobić, ale się robi ciekawie. Zagram szacha, on tu i chyba hetman wchodzi tu. No chyba tak. Jeszcze zastanawiam się nad takim ruchem. On tu i wtedy. Ale nie, no to wtedy skoczek na F4 mi jest potrzebny. Dam szacha. I hetman G4. No i teraz tak, on nie może tutaj, bo dostaje mata. G3 nie może, bo dostaje mata. Taki ruch w zasadzie chyba można zagrać. Wtedy mogę zbić tutaj, jakoś zdobędę. On mi wybije hetmana, wybije. On wybije. A, jeszcze w ten sposób. Do tego nie przewidziałem w sumie, ale na razie to się wszystko trzyma póki co. Trzyma się ledwo, ale się trzyma. No i teraz pytanie. On nie może tknąć tego skoczka. To jest ważna informacja. Jeszcze zastanawiam się tutaj nad kopnięciem, ale to może być chyba zbyt optymistyczne. Bardzo ciekawie się porobiło. Czy goniec może gdzieś aktywnie zagrać? Czy on coś da? Może tutaj coś da, ale tutaj też wisi mi pionek na D6. Czas umyka. Trzeba jakieś działania podjąć. No bo nie chcę zagrać wieżą D8, żeby bronić tutaj. Bez sensu. Szkoda na to czasu. Porobiło się bardzo, bardzo, bardzo ostro. A może w ogóle tak, ale nie, bez sensu. Tak może zagrać, żeby wejść. Nie, inaczej. Goniec by się bardzo przydał na H3. Trochę późno na to. W ogóle jeszcze. Jeszcze E4. Coś takiego tutaj widzę. Tylko pytanie, czy to coś mi da, bo on mi kopnie tutaj. Za wiele to chyba nie da. Wieża C7 weszła i próbuje mnie tutaj męczyć. Może faktycznie wieża D8. Tutaj hetman broni. Nie chce mi się za bardzo tą wieżą grać. Powiem szczerze. Może w ogóle H5? On zagra tutaj, a wtedy tutaj uderzy. Dobra, H5 zagrajmy. Idziemy H5, H4. Jest konkretna groźba w następnym ruchu H4. Oczywiście to trzeba brać pod uwagę. Bardziej może skoczek, bo tutaj skoczek jak zbije, to ma odejście tu, ale też goniec będzie musiał chyba odejść. Ale się porobiło. Porobiło się mega ostro. No, trzeba liczyć. On musi też uważać na taki ruch. Pytanie tylko teraz tak. Jak on zbije mi skoczek na D6, czy ja mogę zagrać tu? On mi zbije tu. Będzie tu atakował. Figurę już jedną weźmie. Ja mogę odbić tu.
co bardzo nie widzę, jak tu dać dalej mata, bo tutaj albo dam mata, albo przegram w tej sytuacji. No tak to jest w obronie królewsko-indyjskiej. Jest ostro, przynajmniej jest fajnie. No, skoczek na d6 jest na pewno liczone, ewentualnie goniec na d6 jest liczone. No właśnie, skoczek zbił na d6, jakby słyszał. I ten ruch chyba mało mi daje na ten moment. Ale chwila, zagram tak, on zagra tu, ja mogę po prostu chyba zbić. Ale nie, tu, tu, tu i na końcu tu skoczek zbija. To za bardzo nie daje mi nic. Ewentualnie może poświęcić wieżę. Goniec tu i co? I tak? I czekać? Ale chyba nie ma wyjścia za bardzo. No bo co? Tak, tak. Sprzątnie mi gońca, ja mu sprzątnę tu skoczka, co on mi zbije tym i nic nie ma. Tu, tu, no też nic nie ma niestety. Skoczki wyglądają bardzo groźnie, ale do końca chyba nie są aż tak groźne jednak. Zastanawiam się teraz nad biciem mimo wszystko tu, tu. A i co? I tu? Tu zagra. Niezbyt przyjemnie. Jeszcze d6 będzie wchodziło. Może tak po prostu zagrać. Chyba tak trzeba zagrać. Słuchajcie, goniec d7. Zagrajmy goniec d7 po prostu. Wygląda dziwnie. Zawsze się liczę z takim ruchem. Ale zawsze mam bicie, bicie, bicie. I tu stępem atakuje mata. Zbił? Aha, bo tu odbije. Ok, odbijam. Bo odbić muszę. On mi odbije. Ja mogę chyba zbić tu. Tu, 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 tu. To się wyrównuje poniekąd. Nie mam za bardzo wyjścia. Chociaż z drugiej strony jak tutaj walnę. Tutaj. Tutaj szach. Mogę zdjąć tego. Tylko jak walnę tu, on nie musi wcale odbijać. To jest ten cały mankament. Ale wygląda dobrze. I to mnie kusi, żeby tak zrobić. Tylko tu on może zagrać tak. Wieża będzie atakowana. Za bardzo nie mam wtedy tym skoczkiem, gdzie odejść. To się nazywa taktyka. O. Tu, 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 tu. I co? Wieżą, pionek mniej. Tutaj. No dobra, chyba nie ma wyjścia, nie ma za bardzo co kombinować. Koleś dużo widzi, czas płynie. Muszę odbić na d6. Bo jak odbiję tym i pionkiem odbiję, on mi tu, ja tu, on zagra f3 i po prostu nie będzie nic, więc będę musiał odbić wieżą, żeby aktywnie stanąć. Pionek mniej, czasu mniej. Dobra, muszę to odbić wieżą. On na pewno odbije, bo inaczej będzie miał jakość mniej. Dokładnie. Różnopolowe gońce. No wieża może na d4 fajnie stanąć, ale to... No tutaj trzeba będzie się godzić z remisem. Znaczy z remisem chętnie się pogodzę. Jeżeli przeciwnik zaproponuje, to przyjmę, bo on ma piona więcej i nie ma raczej problemów. Nie ma tutaj żadnych. Chyba, że jeszcze jakieś pułapki typu e4, wieża h4. Ale zawsze jest G3, niestety. Już figury się tak zredukowały, że będzie ciężko tutaj o coś dobrego w tej pozycji. Myślę, że królem zajdę po prostu tutaj z ataków i z ewentualnego szacha. Zawsze mogę zagrać takie posunięcie. No właśnie, jest ruch F3. Zagram H4. Zawsze taki ruch trochę może teraz zepsuć, a jak zagra H3, to czarne pola może i jeszcze coś tutaj poczaruje. Znaczy, poczarować będzie chyba ciężko, ale zawsze coś tu można próbować skrobnąć. Tak, a no właśnie, jak zagram tu, to mi zbije po prostu hetmanem. Gość się zabezpieczył. Dobra, zagramy B6, czyli na czarne pole. Taki ruch jest możliwy oczywiście. Aha, będę musiał tutaj jakoś spróbować. Wieża D4. Król bezpieczny póki co. Dobra, idziemy sobie hetmanem na B4. On może tak, po prostu.
Ja wtedy zagram wieżą. Dobra, ja zagram wieżą. On może tak. Ja wtedy chyba tak. Żeby bronić pola D8 cały czas. No dokładnie. Chociaż mogę chyba tak. Chyba mogę tak, nawet muszę racjonalnie chyba podejść do sytuacji. Nie mogę tutaj kombinować jeszcze na wygraną. Jak wymienię hetmany, to wtedy. Aha, goniec tu zagra sprytnie. Aj, będę musiał goniec F6. On odejdzie tędy. A no to się będzie chyba trzymać i wtedy trzeba będzie podejść królem raczej. Zaproponować remis. Nie no, nie, grajmy. Gość ma lepszą, nie będę proponować remisu. Może zauważy, że ma goniec na e6. No bo teraz moim planem jest zbicie tutaj. Bardzo ciężko podejmować decyzję o próbowaniu graniu na remis, jeżeli coś tam próbowaliśmy cisnąć. Ten ruch chyba nie jest tutaj taki jakiś najlepszy. Dobra, udało mi się zbić tego pionka niebezpiecznego, więc troszeczkę się oswobodziłem. Dobra, no i okej. Jeżeli zbiję tu, w porządku, to chyba gramy po prostu tak. Może zagrać tu oczywiście. No, wybiję i nie będę miał tutaj nic do powiedzenia. Chociaż faktycznie może lepiej było królem podejść. No, ten ruch jest dobry według mnie, bo troszkę odsłania tutaj opcji. Goniec się rozgrywa, wieża się rozgrywa. No, ale wtedy się wszystko wyrównuje w materiale. Okej, no ale na taki ruch musi on jeszcze wpaść. Tu się na razie broni. Trzeba umiejętnie teraz... No właśnie... Gram tak, on chyba teraz tak zagra. A tutaj mnie zaatakował. Muszę pasywnie bronić. Aj, niewdzięczna rola pasywnej obrony. Teraz tu się przerzucę. Jak tu się przerzucę... Nie przerzucę się, nie zdążyłem. Tak trzeba grać? Ale jaja. Dobra, tak, bo muszę zagrać tu i obronić tego pionka. Oddanie pionka jest ważniejsze w tym momencie. Jeszcze taka jest opcja w ogóle, ale sprytnie zagrał. Sprytnie zagrał. On jak zbije mi tutaj, no zbije mu po prostu pionka tutaj. Ok, muszę bronić tego pionka. Oswobodzić się muszę kompletnie z tego, królem uciekać. Wieża stoi tak jakoś niemrawo. No, czas też ucieka. On ma 30 sekund, niecałe więcej. Z remisu jestem zadowolony. Ok. Uciekam. Uciekam królem. Uciekam królem. Tak. No, oczywiście on może zagrać tu, to wybije. I wtedy blisko będzie remisu. Dobra, mam tutaj mało czasu. Taki plan też jest. Oczywiście plan jest taki, żeby uciec. Jeszcze bardziej. Teraz tak w ogóle mogę zagrać też. Właśnie, i tu fajnie się obronię. Właśnie, G5, 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 mam to. Mam G5, moi drodzy. Uciekam troszeczkę już wieżą. Oswobodzę się. Hop, królem sobie pójdę. Jak teraz grać? No dobra, no to proponuję remis. On pewnie tego remisu nie chce. Damy szacha. Aj, mądrze zagrał. Aha. Uciekam, bo taki ruch groził H4. Skrępowany jestem trochę figurami. Ok. Dobra, na czarne pole. Dobrze. On chce wygrywać, rzecz jasna. Nie dziwię mu się. Uciekamy sobie daleko. Okej, tak jakoś sobie za... Ojejku, tutaj podstawiłem, ale mógł mi wziąć figurę, słuchajcie. Mógł mi wieżę wziąć. Masakra. Masakra, mógł mi wieżę wziąć. Czas. Tu trzeba grać już szybko teraz.
grałem. Jak się matuje? Masakra, masakra, słuchajcie, widzieliście to? Ale poszło. Dobra, zerknijmy sobie analizę partii z silnikiem. Powiem wam, działo się. No gość nie chciał remisu. Nie chciał. Więc zerknijmy, jak to się wszystko toczyło. Gdzie tam były błędy poważne? Na razie teoria. Tutaj tak, tak. No to co? Tutaj trzeba bicie. Zagrałem skoczkiem. C5. Bicie teraz nastąpiło. No to już białe mają lepszą. CD, CD. Skoczek. Skoczek F4. OK. Goniec na C4. Król H8 każe grać. Czyli żeby od razu zejść. A ja zagrałem hetmanem na C7. Ujajaj. Hetman C7. Zły ruch, moi drodzy. Hetman B3 pokazuje takie posunięcie. I się robi niebezpiecznie, bo te figury się skonsolidowały bardzo fajnie. Taki ruch grozi. No po prostu białe mają tutaj swobodną teraz grę chyba wieżami na linię, na wolne linie, więc dlatego pewnie hetman C7 nie bardzo. Goniec B3 jednak nastąpiło. Wieża, o jaka już przewaga białych. Uj, boli, boli. A wydaje się, że jeszcze trochę gry jest, chociaż czułem, że coś tu nie gra. I teraz co? Skoczek D6. Ale fajne. Zobaczcie, taki ruch. Taki, jeżeli tak, 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 to skoczek E4 i po prostu jak muszę odejść hetmanem, to jest taki ruch i po prostu wzięcie skoczka. Prosta taktyka przeoczona przeze mnie i przeoczona przez mojego przeciwnika. No tak, tego nie widziałem, skoczek zbił, to jest ruch słaby, jak widać. Skoczek F5, a co innego grać? Skoczek G2? Skoczek G2, czyli na aferę, jak tutaj, a jak zbije? Hetman wchodzi. Król i goniec, ale sprytnie. Sprytnie, sprytnie, no tak, to tego też nie widziałem, powiem szczerze. Aż się prosi, przecież hetman z gońcem to jest takie fajne ustawienie, gdzie można fajnie atakować i faktycznie skoczek na G2. No tutaj silnik pomaga w tych decyzjach. Wieża C1, skoczek D4, wieża C7, co? I skoczek z D na E2, tak zagrałem, czyli już tutaj wyprostowałem. Hetman G4, tak też zagrałem, skoczek G3 i co? Każe jednak zbić na G2. Aha, no przecież teraz jest bicie tutaj na B4. Dokładnie, bo jak hetman zbija, sobie zbijam i wisi kolejna figura, więc jak król zbija na G2, to mogę odbić. I to już jest bardzo dobrze. Ale widzicie co? Ślepota, ślepota. Taktyka jednak w szachach jest bardzo ważna na wysokim poziomie. Również jest ważna. Zagrałem H5 i dużo czasu przeciwnikowi dałem. Skoczek zbił. Jagoniec D7. Skoczek powinien zagrać na E4 i ustabilizować wszystko. Jakby zagrał tutaj, wszystko by ustabilizował. Ale poszło tak, tu, tu, tu. Co on każe zbijać tutaj? Aha, każe zbijać tu i nie wymieniać skoczka. To ciężka decyzja, żeby takiego skoczka zostawić. To jest trudna decyzja białymi. Poszło tak, 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 tak. No i tak, plus jeden, oczywiście ma pionka więcej. Tutaj pewnie jeszcze pokićkałem. Król na H7, chociaż plus 0,6. Zobaczcie, że nie jest tak źle. F3, H4. Co tu lepiej grać? E4 zagrać, ok. Czyli komputer mówi wymieniać tutaj, iść po prostu na remis. Zgoda. Poszło H4, tutaj tak, B6, tu. Goniec F8 wskazuje, żeby grać. Trzymać. Może też racja. Tutaj goniec D6 poszło. Wieża D4, D7. Hetman D6. W końcu zagrałem mądrze. Silnik to potwierdza. G3. Bicie, bicie, bicie tutaj. I chyba tak trzeba królem. Można też królem. To się aż prosi, bo taki ruch jest niebezpieczny. Goniec H6 również. To ciekawe wszystko. Taki ruch, goniec, bicie, tu, no mądrze tu pograł. E4? To tutaj, aha, i goniec E5, ależ aktywna obrona. No, powiem wam szczerze, tak, to jest mądre, to jest aktywna obrona. Bardzo też fajnie, że właśnie po rozegranej partii można sobie zobaczyć, jak należy na chłodno grać w szachy.
No to się łatwo mówi. No poszła obrona, wieża weszła. E4. Dobrze, chociaż taki ruch znalazłem. Bicie nastąpiło, goniec. A goniec E5 cały czas każe grać. Też prawda, potem tutaj odbijamy i jakaś tam aktywna obrona tego pionka. No ale wiecie, obronienie pionka wydawało się też logiczne i tak, tak też jest. No tu trzeba było uważać. Wieża, szach, król. Okej, tu już byłem pogodzony, że remis na pewno, znaczy z pocowaniem ręki. Wieża, szach, tak. Wieża na czarne pole. I tam chyba podstawiłem w pewnym momencie figurę. Tu. I tu podstawiłem figurę grając goniec F4. No właśnie, zobaczcie, wieża D8 i zdejmuje mi wieżę. No, właśnie o to chodzi. Moja dokładność to 86, słuchajcie, procent. Przeciwnik miał 80 dokładności. Trochę pomyłek było, ale on zagrał inaczej. Teraz tak. No też już czasowo chyba gość po prostu spanikował. No tu już miałem grę łatwą. No to też jest oczywiście remis. No tutaj niepotrzebnie mógł od razu zagrać tak. Tutaj też dokładnie nie zagrałem goniec. Król F4 trzeba było. No ale tutaj gościu w ogóle napalił się tylko i wyłącznie na to, żeby doprowadzić pionkę do pola przemiany. No i teraz wygrana oczywiście, bo dwa pionki dają radę, co nie? No i poszło jak poszło. Okej. No mam nadzieję, że tak pokrótce analiza, gdzie błędy były, to mam nadzieję, że czasami taka partia jak wleci, to będzie też wartość dla Was, również dla mnie, bo po rozegranej partii na 10 minut fajnie sobie też powierzchownie chociaż przeanalizować, gdzie główne błędy były. A jeżeli na pewno jak chcemy poważny trening sobie wprowadzić do swojego repertuaru szachowego, to na pewno warto coś takiego zrobić wolniej, spokojniej, zapisać te błędy i wyszukać partie na dany temat, aby szlifować ten debiut, szlifować układy w danym schemacie. Dziękuję Wam za dziś. Piszcie proszę w komentarzach, czy taka forma Wam się podoba. Mam nadzieję, że tak. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.